Hej, siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym to chciałem wam zaprezentować aplikację iFruit, do której pobrania namawiała nas wielokrotnie gra. Co aplikacja oferuje, na jakiej platformie jest, zaraz wszystkiego się dowiecie. A więc zacznijmy od tego, na jaką platformę można sobie tą aplikację aktualnie pobrać. Niestety, nie wiem dlaczego twórcy gry postanowili, że na początku ta aplikacja pojawi się wyłącznie na iOS-a, czyli tylko jedyne wyłącznie na iPhone'ach, iPadach i iPodach Touch. Możecie sobie ją pobrać i zainstalować. Jest ona zupełnie za darmo, jednak no tak jak mówię, na razie jest tylko i wyłącznie na iOS-a, ale ja myślę, że w przyszłości pojawi się ta sama aplikacja właśnie na Androida, ponieważ wydaje mi się, że większość ludzi na świecie ma Androida, więc na pewno duże tutaj zainteresowanie tą aplikacją będzie. Czy warto ją pobrać? No myślę, że tak, bo jest darmowa, ale czy jest fajna? Zaraz to wiecie się i wydacie własną opinię. Mamy tutaj oczywiście możliwość tuningowania samochodu, możliwość tresowania psa i bawienia się z psem dostępnym w GTA, ustawienia, oficjalna strona GTA 5, taka podróbka Facebooka, która miała swój udział w jednej z misji fabularnych, nawet niejednokrotnie było tutaj wspomniane właśnie o tej aplikacji. Social Club, strona oficjalna Rockstara, tu GTA 5, tutaj Rockstara, oraz możliwość pobrania dwóch aplikacji, znaczy aplikacji, no gier, to są gierki. Ja Vice City mam na iPhone'a, jednak na telefonie dosyć słabo się gra, zdecydowanie lepiej by grało się na tablecie, niestety tabletu nie posiadam, tak więc po prostu, no idzie grać, to jest taka sama gra jak normalnie była na PC-tach, tylko po prostu stworzona na potrzeby systemu operacyjnego. Z tego co wiem, też jest na Androida, więc możecie sobie ją pobrać. A raczej najpierw kupić. A więc dobra, przejdziemy sobie do pierwszej aplikacji, czyli jest to oczywiście tuning samochodów. No dobra, już nam tutaj się ta aplikacja uruchomiła. Tak, o dokładnie, jest już aplikacja uruchomiona. I oczywiście jak widzicie, tuning jest tutaj uboższy, jednak ta aplikacja powstała w takim celu, aby po prostu pobawić się troszeczkę w tuning, kiedy nie mamy dostępu do konsoli, kiedy jesteśmy w szkole na przerwach, czy też jedziemy gdzieś autobusem, pociągiem, ewentualnie jeśli jesteśmy na nudnych wykładach, możemy się pobawić. Oczywiście sam tuning nie jest jakoś ciekawy, ponieważ wszystko możemy zrobić sobie w grze, ale jeden element jest bardzo ciekawy, który mi się bardzo podoba i zaraz wam go zaprezentuję. Ale najpierw pokażę wam, jak wygląda tutaj cały tuning. Weźmiemy sobie tutaj akurat auto Franklina. Oczywiście możemy sobie tutaj lakierować ten samochód. Możemy, tutaj mamy tyle samo kolorów, tylko to jest fajne właśnie, że w tym przypadku mamy nazwy kolorów, które wybieramy. W przypadku tam jak graliśmy chyba tego nie było. Ale no dobra, weźmiemy sobie jasny, błękitny. Ok, auto pomalowane. Kolor dodatkowy to weźmiemy sobie grafitowy. Ok, pomalowane. Teraz mamy przyciemnianie szyb. Czyli to wszystko, co wam pokazywałem w tuningu, tak naprawdę w odcinku z tuningiem. Ale tutaj mówię, to jest wszystko i wyłącznie tutaj stworzone na potrzeby gry. Niestety tego samochodu tutaj nie widzicie, tak jak było to w GTA, kiedy sobie graliśmy na naszej konsoli. Tylko mamy taki jakby tutaj szkic samochodu i na tej podstawie wszystko tutaj nam pokazuje się. To na telefonie to dosyć niewyraźnie pewnie wygląda. Gdyby był tablet, pewnie by było to wszystko większe i bardziej, lepiej widoczne. Ale jeszcze tutaj wybierzemy sobie kolor dymu spod opon. Weźmiemy żółty, albo czekajcie, weźmiemy sobie niebieskie, by było pod kolor auta. I tu mamy też silniki. Nie ma nasta jak to było w grze, tylko mamy tutaj też wizualizację tego silnika. Oraz cokolwiek tutaj robię, oczywiście jest taki dźwięk jakby naprawy, czy też wymontowania czegoś i tak dalej, teraz zobaczycie na przykład hamulce, słuchajcie. Mam taki głos po prostu montażu. Możemy też sobie oczywiście wybrać felgi, wybierzemy te. Sporo gotówki na to idzie, ale ja mam dosyć sporo, ponieważ grę już ukończyłem. Bo to jest, mówię, zintegrowane. To co się dzieje w grze przechodzi do aplikacji, to co się dzieje w aplikacji przechodzi do gry. Więc tutaj integracja naprawdę działa w obydwie strony. Wybierzemy jeszcze wszystko, na maksa wybiorę. I pokażę wam coś, co tutaj najbardziej mnie zaciekawiło w sumie. Okej. Właśnie to jest to. Co mnie zaciekawiło, to to, że dzięki tej aplikacji, jeśli ją pobierzemy sobie, możemy mieć swoją ksywkę, dowolnie co chcemy, możemy mieć na tablicy rejestracyjnej. Myślę, że dosyć fajnie wygląda. Ja już tego edytować chyba nie mogę, ze względu na to, że gra mnie informowała, że tylko tablicę rejestracyjną mogę raz tutaj nazwę wpisać. Więc wpisałem sobie nazwę JG720, aby to fajnie wyglądało, jak będę grał. I zaraz też przejdziemy, jak wam pokażę całą aplikację, przejdziemy sobie do gry, zrzut ekranu będziemy mieć z gry i zobaczymy, czy praktycznie wszystko tutaj zostało
dobrze, poprawnie, tak samo jak wybierałem w Jazz tuningowane już po prostu na naszej konsoli. Zaraz sobie to sprawdzimy, ale dobra, tutaj wybrałem, czyli mamy garaż i oczywiście to wszystko. Czekajcie, możemy sobie zamówić. Mamy zamówienie, całe nasze zamówienie jest teraz widoczne. Konto JD720, mój gamer tag, że gram na Xboxie. Nazwa pojazdu, wszystkie części, które sobie kupiłem i rejestrację mamy dzięki tej aplikacji za darmo. Nie widziałem, żebyśmy mogli zrobić to z poziomu konsoli, tak więc tutaj bardzo mi się to podoba. Tutaj nie jest brudny mój ekran, tylko tak to jest po prostu stworzone, żeby miało tutaj tak naprawdę tutaj no podobieństwo po prostu, że ktoś jakiś tam mechanik miał brudne palce i tutaj upieprzył nam całą kartotekę. Akceptujemy i mamy tutaj informację, że jedno zamówienie już zamówiłem wcześniej i czy chcę zmienić to zamówienie? Tak, chcę zmienić i teraz już w grze, kiedy podłączę konsolę do internetu, to wszystko powinno być automatycznie w naszej grze. Czy będzie? Zaraz sobie to sprawdzimy. Uruchomię zaraz konsolę, jak wam pokażę na aplikację i sobie to wszystko zobaczymy, czy działa, czy też nie działa. Kolejną aplikacją jest tresura psa, zostawimy sobie na sam koniec. Pokażę wam teraz ustawienia. Ustawienia to takie, no po prostu jakie tutaj, jakie konto, bo musimy mieć oczywiście konto na Social Blade. Pokazywałem wam, jak się je zakłada. Jeśli je mamy, łączymy je ze swoim gamer tagiem, potem wbijamy to w aplikację i te konto akurat moje jest podłączone. Jeśli miałbym jeszcze jakieś drugie konto, mógłbym sobie po prostu to usunąć i tamto tutaj wklepać. Możemy się połączyć z Facebookiem naszym. Tutaj mamy możliwość włączenia powiadomień, bo tutaj ten nasz piesek jest takim, kiedyś było, nie wiem jak się dokładnie nazywa, Tamagotchi, tak to się zwało. I tak ten piesek, jeśli mamy powiadomienia, w taki sposób to działa. My możemy go karmić, poić, możemy z nim wychodzić na spacery. Jeśli on będzie głodny, będziemy mieć powiadomienie na naszym telefonie, że on jest głodny, musimy go nakarmić. Tutaj mamy wersję, to jest akurat wersja iFruit 2.0. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Przejdziemy sobie dalej. Tu jest oczywiście strona oficjalna GTA 5. Jest to taka sama strona, jakbyście wchodzili sobie z poziomu komputera. Więc myślę, że to jest w ogóle nieprzydatne. Normalnie do tego tutaj bym chyba nie wchodził. No chyba, że czytać jakieś aktualizacje, czy jakiś update wyszedł, bo aktualnie gra online to jest jakaś masakra. Więc dobra, wyjdziemy sobie stąd. Fajnie, że jest właśnie taki zawsze ten znaczek iFruit, który możemy sobie kliknąć i po prostu sprawić, że od razu wchodzimy do menu. To jest dosyć szybko działa wszystko, więc myślę, że to jest dosyć fajne i precyzyjne. Teraz weźmiemy sobie tego Facebooka, tą podróbkę tego Facebooka. Mamy oczywiście tutaj jakieś informacje i tak dalej. Możemy też komentować różne wpisy. No to jest taka podróba Facebooka, dosłownie podróba Facebooka. Działa to tak samo jak Facebook. Myślę, że ja z tego korzystać nie będę. Nie wiem, czy daje nam to. O, tutaj mamy śledź. I możemy sobie tą firmę tutaj na naszym koncie śledzić. No tak na Facebooku, tak? Lubimy to. Niemal tutaj lubię to, bo po prostu byłby jakiś pewnie pozew o to. Ze strony tutaj Apple. Więc tak to wygląda. Oczywiście to jest taka podróba Facebooka. Widzieliście to pewnie nieraz już w grze. Social Club tak samo. To jest strona oficjalna. Automatycznie łączymy się nie za pomocą Safari w naszym iPhone'ie, tylko za pomocą po prostu aplikacji wewnętrznej. Wszystko to, co tutaj widzicie, to jest moje konto. Oczywiście moi znajomi, moja grupa. Przybliżę, aby tutaj też zaprosić was. Gang Jodziego. 133 użytkowników. Tutaj jest grupa też dosyć fajna. To jest grupa Miłosza, którego może kojarzycie z YouTube'a. To tylko wariaci, więc w tych grupach dwóch jestem. Aktualnie mamy 133 tutaj ludzi w ekipie. Jeśli jesteście zainteresowani, to macie pewnie gdzieś w opisie linkę i możecie sobie wejść do nas dołączyć. Co dalej? Oczywiście strona oficjalna Rockstara, tego wam nie będę uruchamiał. Oraz możemy sobie sprawdzić, ile kosztuje GTA 3 na iPhone'a aktualnie. Chyba kosztuje 5 dolców, tego co się orientuję. Ja YCT chyba kupiłem za 5 dolarów, ale nie wiem, to było w jakiejś promocji czy w czym. No dokładnie 4,49 za GTA wersji na iOS-a. Powiem wam, że tak, na telefonie się gra beznadziejnie. W przypadku to, jeśli mielibyśmy tableta, to byłoby to zdecydowanie bardziej... Lepiej by się po prostu to wszystko tutaj użytkowało. No i na sam koniec przejdziemy sobie do tresowania naszego psa. Bardzo fajna opcja, kilka takich minigierek oprócz tego tresowania psa. Mówię, to tak wygląda jak Tamagotchi, ale zaraz pewnie trzeba będzie obrócić ekran, ponieważ gra
jeśli chodzi o granie z tym pieskiem, trzeba to obrócić, więc zaraz pewnie jakoś wam to obrócę też, aby wam się to lepiej oglądało. Sam muszę się w sumie obrócić. No dobra, tak wygląda nasz pokój, jest to, wydaje mi się, bo zobaczcie, ten pokój, który tutaj widzicie, to jest tak jakby podobieństwo tego, gdzie aktualnie nasz piesek przebywa w moim świecie, ponieważ tam Franklin ma nowe mieszkanie, więc wydaje mi się, że też automatycznie jak będę miał nowe mieszkanie, po prostu w grze też pojawia się właśnie nowa lokalizacja, jednak to tak bardziej animacyjnie jest pokazane, nie? Nie jest to tak jak właśnie w GTA 5. Tutaj mamy możliwość, znaczy na początku widzicie, tutaj mamy kredyty dostępne. Codziennie chyba mamy po 1000 takich kredytów. I dzięki temu możemy kupować za nasze tutaj te kredyty jedzenie dla psa. Przykładowo wybierzemy to. Aj, czekajcie, muszę tylko przytrzymać telefon, żeby mi tutaj nie jeździło nic. O, widzicie? I on to ma automatycznie po prostu u siebie. Możemy też dać mu wodę. I mamy poziom zadowolenia naszego psa. Więc musimy robić wszystko, aby tutaj nasz pies po prostu był zadowolony, szczęśliwy. Oczywiście jeśli potrzebuje czegoś, dostajemy powiadomienie na iPhone'a, jeśli to sobie włączymy, czy też na jakiś tablet jak mamy. Też piesek nam czasami robi kupkę na robi kupę na podłodze, więc mamy kosz. Za pomocą dwóch palców bierzemy tą kupę, przenosimy ją do kosza na śmieci i bez problemu wtedy jest już posprzątane. Możemy też tutaj nim kierować, gdzie on ma sobie pójść. Możemy też, czekajcie, tylko przytrzymam telefon, rzucić mu tą piłkę. On będzie biegał, będzie tutaj szczęśliwszy. Jak widzicie, poziom zadowolenia jest bardzo duży, więc wszystko jest ok. Możemy kupić mu też smycz, na przykład taką. I ta smycz też powinna być z automatu, z tego co mnie gra informowała, czy aplikacja, że to będzie automatycznie w GTA 5. Tutaj mamy możliwość chyba nagradzania go. Aha, trening. Nałóż hopa siadać, aby odblokować tą sztuczkę. Czyli... O, nauczył się. Nauczył się czy się nie nauczył? Okej, mamy informację o tym, że Hop nauczył się nowej sztuczki. Hop może teraz siadać w GTA 5. Super. Z czego go dalej nauczymy? Podawania chyba łapy. Nauczy się czy nie nauczy? No siadaj, ale obróć się drugą stroną. Okej. To chyba musimy tutaj klikać kilka razy. Aż on w końcu się nauczy, więc to będzie nas dosyć sporo kosztowało. Jeszcze raz trzeba to zrobić, a niestety już nie mam kredytów. Za mało kredytów. Nie masz wystarczającej liczby kredytów. Kredyty odnawiają się w ciągu dnia. Możesz także zdobyć dodatkowe kredyty, wyprowadzając hopa, czy jak mu tam w ogóle na imię, nie wiem, co się czyta, na spacer. Tak więc widzicie, jest opcja, raczej możliwość wyprowadzania tutaj naszego pieska na spacer. Dosyć fajnie to jest skonstruowane, ponieważ to są takie mini gierki. Teraz wam pokażę chociażby jedną, albo nawet i te dwie. Mamy park i tu mamy sukę, czyli no samice psa, tak? I teraz musimy pilnować, aby inne psy do niej nie podchodziły. Czyli takie dajemy kreski tutaj za pomocą naszego palca. On biegnie i odstrasza. To nie jest trudne, to jest dosyć łatwe. Zaraz pokażę wam drugą minigierkę, ona jest troszeczkę trudniejsza. A raczej coś tutaj nie działa po prostu w niej najprawdopodobniej. Zobaczymy, jak się spisaliśmy. Za mało miłości. A
Ale żadnych kredytów chyba dodatkowo nie dostaliśmy niestety, więc nie będę mógł go czegoś innego nauczyć. Ale jak widzicie, kilka tych możliwości jest. Tu jest siadanie. Czekajcie, jeszcze raz tutaj kliknę. Tutaj jest siadanie, to jest podawanie łapki. Tutaj nie wiem, co jest dokładnie. Ale właśnie to jest opcja, raczej możliwość tresowania naszego psiaka. Tu jeszcze jest kolejna minigierka. Jest to minigierka, gdzie musimy od naszego auta, nie wiem, czy dokładnie naszego, odstraszać po prostu tutaj... Kurczę, no to właśnie za bardzo mi tutaj nie działa. Zobaczcie. O, może to takie większe, muszę kręgi robić. No, teraz mi wychodzi. Trzeba chyba zrobić takie większe tutaj linie. Nie możemy dopuścić do tego, aby ten samochód został tutaj zniszczony przez balasów, czyli tych fioletowych z gangu. No, mamy już tutaj medal. Jeszcze 2 sekundy. O, udało się, koniec czasu. Czy takie mini gierki, które też w jakiś tam sposób umożliwiają nam dodatkowe zdobycie kredytów. Jeśli zdobędziemy jakiś medal, to dopiero, o właśnie. Dostaliśmy chyba tylko jeden kredyt. Właśnie my rzucimy mu piłkę. Piłka odbiła się od kosza. Więc tak jak nie miałem czasu w GTA 5 na szkolenie tutaj naszego psiaka i zabawę z nim, tak teraz tutaj mam czas. Czekajcie, zobaczymy jeszcze. O, odblokowaliśmy kolejną minigrę, której jeszcze nie poznałem, więc teraz... O co chodzi tutaj? Pomóż. Aha, mamy kraść bikini? Wow. Aha, czyli mamy tutaj... Wow, przyszliśmy po jakimś kolesiu. Jest to aplikacja, nie jest jakaś to aplikacja, nie wiem, mega super. Jest to aplikacja zwykła, która w jakimś tam stopniu uatrakcyjnia nam rozgrywkę z GTA 5. Fajnie, że za darmo, bo myślę, że nie warto by było to kupować za nasze zarobione pieniądze. Oczywiście zaraz tutaj przyniosę się do gry, pokażę wam, czy te tablice rejestracyjne w GTA 5 działają, czy też nasz psiak potrafi tutaj dawać łapkę w grze, więc poczekajcie, za chwilę tutaj połączę się z wami już w samej grze. No dobra, my przenosimy się teraz do Franklina i sprawdzimy sobie, czy ten samochód jest tuningowany i czy nasz piesek ma obroże oraz czy umie nowe sztuczki. O, jakaś informacja się pojawiła, więc sprawdzimy sobie SMS-a, co do nas doszło ciekawego. I zaraz przeniosę się z automatu do miejsca zamieszkania Franklina. No dobra, jesteśmy i zaraz... Okej, dobra, jest auto stuningowane. Zobaczymy, czy ta rejestracja z moją ksywką jest tutaj na tym samochodzie. Bo to najważniejsze jest, dokładnie, jest, działa wszystko, samochód stuningowany. Jeszcze odjadę nim i pokażę wam po prostu tutaj z bliska tą tablicę rejestracyjną. Teraz przejdziemy się autem, sprawdzimy sobie, czy jest faktycznie zmodyfikowane, bo wizualnie jest zmodyfikowane. A potem sprawdzimy, co tam u naszego psiaka. Aj, nie ta opcja, czekajcie. Załączył mi się album, inaczej nie załączył się album. Może teraz. Okej, dobra, mamy. Jak widzicie, rejestracja z ksywką Jori720 jest, działa wszystko, co związane tutaj oczywiście z tuningiem samochodu przez telefon. No, mam nadzieję, że w przyszłości się pojawi ta aplikacja na Androida, abyście mogli sobie wszyscy z tego skorzystać. Coś fajny bajer. A samochód też widzę, że jest tutaj, jego moc zwiększona, jest też niebieski dym z opon. Więc wszystko to, co sobie wybrałem, jest oczywiście tutaj dosyć szybko nawet, powiem wam, zintegrowane z naszą grą. Praktycznie no, zaraz po nagraniu tego materiału załączyłem grę. Dostaliśmy tego SMS-a i wszystko działa. Teraz sprawdzimy, czy nasz psiak tutaj... O, ma, widzę już obroże. Teraz zobaczymy, czy siada. Siada, czy nie siada? Dobra, siada. Tu jeszcze mamy opcję
żeby czegoś szukał, ale tego, czego nie wyszkoliliśmy. Tak więc wszystko działa, macie potwierdzenie w formie takiego filmiku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki z GTA 5. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!